Witam, pora na filmik z obróbki. Filmiki z obróbki, czas na omówienie zdjęć. Tak, tutaj mamy te ciekawe kwietniki. Tak, trzeba uważać, żeby nie zbiegały się tak jeden z drugim, dlatego że przez to, że to jest mniej więcej to samo, tylko różnią się wielkością, zlewają się ze sobą. No i troszkę dłuższa ogniskowa wtedy wyłowi nam się bardziej. Bo poza tym, no, mogło być trochę bliżej, ale fajnie, jest ostro. Jest przede wszystkim w miarę nieprześwietlone niebo, które się przebija. Myślę, że coś fajnego z tego zrobimy. Tu ostrość w miarę. Już bardziej jest tutaj. Troszkę za szeroki kadr, ale myślę, że może coś wyłapiemy z tego. Technicznie w miarę. Chociaż ostrość przydałaby się trochę bliżej. To jest ciekawy punkt widzenia. Choć nieco brakuje ostrości tutaj na statule. Ale fajne, nikt nie zrobił tego z tej strony. A ten kwiatek już widziałem. Się dopadliście do tych kwiatów. Jest ładnie ostro. Fajny wzór z liści. Myślę, że coś ciekawego z tego zrobimy. O! I tutaj jest naprawdę dobrze. Minimalnie jeszcze może niżej, no ale to trzeba było się kłaść na tym mokrym. I troszkę czas. Jedna. Nie, ostrość chyba nie poszła dobrze. Bo jedna 640 powinna wystarczyć. No ale w miarę fajnie jest wyłowiony. A tu ciekawa sytuacja. Mamy rodzinkę w komplecie. W alejce. Dyskutują o fotografii. No i część fotografuje, część dyskutuje. Troszkę zawęzimy i będzie fajne ujęcie. No a tutaj ta dziurawa droga. Ze wszystkich stron ją mamy. Z każdej strony te dziury sfotografowane. Szkoda tutaj, że nie poziomo, bo wtedy tych drzew byłoby więcej. Ale niebo fajnie wyszło. No, tutaj taki dom a la zamek. Technicznie niby ok, fajne niebo. Troszkę te, rażą te przycięte drzewa. No i troszkę za 22 mm. Można było troszkę zmniejszyć ogniskową, to znaczy zooma. Zrobić dwa kroki do tyłu i by się wszystko zmieściło. O, tutaj ciekawy mur, nieco prześwietlone niebo i tak lekko ze skosa. Ciężko takie rzeczy fotografować. Zawsze warto przybliżyć się naprawdę bardzo, bardzo mocno, to wtedy to, co w oddali schodzi na... No, rozmywa się po prostu. Tutaj nieco niebo się przypaliło, ale w miarę jest ok. No i tu jest tą uliczkę, to z każdej strony można fotografować. Ostrość jest. Detali trochę jest. Zawęzić tylko ten, zawęzić tutaj jakiś niepotrzebny element. Kamieniczki ładne, niebo ładne. Latarnie, no, nic dodać, nic ująć. Tu troszkę przeszkadza, że to jest takie przycięte. Mi się wydaje, że tą podstawę można by było ująć jeszcze dodatkowo. Na tle nieba fajnie, ale można było z dużo bliższej odległości. I z dołu, to wtedy by się tak wyeksponował, taki duży wydał. Albo w ogóle skupić się tylko na statule. No ale tak ogólnie to jest ok, tylko że tak z lewej strony. No a tu jest taki sielski trochę krajobraz. Fajnie wklejone pod tym, pod budynkiem parasol. No pusto jest, ale tak schludne, takie proste ujęcie. O, wieża na wprost wygląda całkiem, całkiem. Może nie jest idealnie na wprost. Ale ważne, że jest ostra i że nie ma prześwietlonego nieba. Myślę, że jakoś skupimy tutaj uwagę. Chociaż centralnie na wprost wyglądałoby lepiej, ale jest nieźle. Takie miejsca są fajne. Tu stary szyld. Sklep spożywczo. Jaki? Spółdzielnia. Mam pomocy. O kurde. Ale fajnie, z tym jeden punkt. Mały czerwony punkt jest czerwieńszy od całej ściany. Jedna rzecz drobna czerwona, jeszcze najbardziej kontrastujący z czerwienią kolor niebieski i od razu przykuwa uwagę. Choćby był tutaj, lekko wystawał, wychylał się, za tego by było widać ten znak. Naprawdę fajnie wygląda. Zastanawiam się, czy tu kiedyś były normalne okna. W każdym razie ktoś miał fajny pomysł. Troszkę szkoda, że ta skrzynka tutaj jest, ale ogólnie ciekawie. Mogłoby być bardziej na wprost.
No, w miarę. Jakieś pojedyncze pierwsze kasztany, to znaczy pojedyncze pierwsze kasztany, jeszcze takie nierozwinięte chyba do końca. Troszkę ściśnimy, troszkę tutaj ujmiemy, bo lekko prześwietlone i będzie fajnie. Wszelkie możliwe owoce. Ostro jest. No, nieco przydałoby się ostrzej, ale fajny ten. Fajne ujęcie, mimo że za dużo tutaj jest elementów ewidentnie. Trzeba skupić uwagę na jednym, no ale coś spróbujemy z tego wyłowić. O, tu jest zdecydowanie lepiej. Dlatego, że tak, mamy jeden główny motyw, który się bardzo wyróżnia, bo jest jaśniejszy. Tutaj reszta ucieka w cień i mamy taką gałąź po środku, wyróżniającą się mocno. O, tu jest nieco szerzej, to wieża, którą oglądaliśmy na innych zdjęciach. Nieco na niej brakuje tu ostrości. Ostrość jest chyba gdzieś tu niżej, chociaż rewelacyjnie nie ma. Ale niebo jest nieprześwietlone, w miarę przyzwoite. No tak sobie. Tutaj te drzwi przykuwają uwagę. Trzeba jakoś je spróbować wyeksponować, bo strasznie się wyróżniają. W ogóle dziwi, szkoda mi, że nikt nie zrobił tutaj samych tych witraży z tymi drzwiami, bo to naprawdę rewelacyjnie wyglądają. Fajnie. A właśnie, a to nie jest z drugiej strony. Nie, to nie jest z drugiej strony. Ja już zgubiłem. W każdym razie zapraszam do dalszej części, do obróbki w kamerę RAW.